Elo, tutaj Zęciak i słuchajcie, jest to kolejny film na moim kanale. I moi drodzy, jeżeli teraz zostawisz łapkę w górę, to będziesz totalnie kozak i nie pójdziesz jutro do szkoły. Ja wiem, że może masz kwarantannę, czy ja nie wiem o co chodzi, ale zostaw łapkę w górę, to na pewno nie pójdziesz. Przez następny rok, o, będzie git. I oczywiście zasubskrybuj kanał z dzwonem. Masz czerwony przycisk tam na dole, klikaj z dzwonem i będzie super, ponieważ wbijamy 50 tysięcy subskrypcji. Więc zostaw tam, no, suba i jeszcze napisz komentarz Nilex. I napisz, jakiego pranka mam znowu na nim nagrać, to będzie super. No, i napisz ten Nilex, co ci przyniósł serduszko. I możesz napisać jeszcze do tego swój nick, to wygrasz rangę na moim serwerze staremc.pl. Siema. Dobra, moi drodzy, dzisiaj jest naprawdę gruby odcinek, ponieważ będziemy prankować Nilexa, że niszczą serwer staremc.pl. Oczywiście wbijaj na niego. Także, no, moi drodzy, na pewno będzie mega ciekawie. Ja będę do niego dzwonił, nie wiem czy on właściwie w sumie chyba jeszcze śpi, jest godzina 15, a Nilex śpi, no co jest? Ale dobra, nieważne, oczywiście będziemy zaraz do niego dzwonili, na początku to napiszę do niego chyba po prostu na Messengerze. Właściwie to napisałem do niego w sumie jakieś 5 minut temu, czy jest, ale on no nie odpisał mi, czyli no najprawdopodobniej albo śpi, albo coś innego robi, no nie wiem, sam. Także, moi drodzy, no czekajcie, ja w tym momencie do niego dzwonię na waszych, kurde, oczach, do niego dzwonię właśnie w tym momencie na telefonie, wybieram numer właśnie i uwaga, dzwonimy, będzie, musimy udawać normalnie totalnie wystraszonych, że jest przypał totalny i musisz wbijać, no, także czekajcie. Dobra, mam nadzieję, że on odbierze ten telefon, bo jak nie, będę dzwonił do niego po 10 razy, aż końcu się obudzi. Kiedyś mi kazał dzwonić właśnie do niego, jeżeli coś się stanie na serwerze, więc no to taki jest plan, widzowie. A jeżeli chcecie więcej pirak, zostawcie łapkę w górę. Halo, proszę odebrać ten telefon. No, piękny jesteś, serwer rozwalają. Dobra, no widzowie, dzwonię drugi raz, no bo co mam zrobić? No kazał mi spamić, to jeden spamił, no muszę. Dobra, moi drodzy, Nilex niestety nie odbiera, więc musimy go jakoś obudzić. Musimy go jakoś obudzić, żeby po prostu udało się to zrobić. No, zadzwoniłem do niego już dwa razy, więc na pewno będzie myślał, że coś jest nie tak, coś jest nie tak. Ale dobra, mam jeden pomysł, który możemy wykorzystać, ponieważ wystartowałem go serwer, więc pójdziemy sobie i zobaczymy, czy tam jest na serwerze, bo może nie śpi. Ej, okej, napisał do mnie w tym momencie na Messengerze, moi drodzy. Właśnie wam pokazuję wiadomości, tak. Wbijaj na TS. Fast. Szybko. TS staremc.pl. Dobra, moi drodzy, kazałem mu wbić, tu będzie na Teamspeaka. Uda się, jednak się uda, słuchajcie, ten prank. Już myślałem przez chwilę, że się nie uda. Więc zasubskrybuj kanał z wodem, mordo, żeby być na bieżąco. Jeżeli mam jakoś go inaczej sprankować, to pisz pomysły w komentarzu, no. Dobra, no jak zbił właśnie na Teamspeaka, uwaga. Halo, możesz gadać? Ej, możesz gadać, czy nie? No co ty gadasz, że nie możesz gadać? Dobra, moi drodzy, nie wiem, czy on właśnie wyszedł z Teamspeaka dlatego, bo mu się mikro zepsuło albo coś. Mam nadzieję, że tak. Halo! Co? Ej, serwer rozwalili. Tak, gówno. Obiecuję ci. Debilu. Debilu! Z czego ty się śmiejesz? Jesteś debilem. To po co bym miał do ciebie dzwonić dwa razy, stary? Wbili mi na konto. Wszystko jest. Wbili mi na konto, rozumiesz? Czy nie? No, dobra, gościu, uciął mnie zadyka. Dobra, co? Się. Czekaj, wytnę cię zadyka. Co? Czemu? No to wycinaj mnie. Dobra. Ja pierdzielę i wytłumacz mi teraz, co ty teraz zrobisz, skoro jest rozwalony cały serwer. Wszystki, on rozdał case'y wszystkim. I cały czas spamił a case 5. Okay. No i ja nie wiem w sumie, co teraz zrobić. Bo w tym momencie serwer jest cały rozwalony. A ty nie odbierasz od mnie telefonu i no nie wiem, no dla mnie to jest w tym momencie, no jest skończona edycja, nie? Czekaj. Nie ma cię od dwóch dni na tym spiku, a tu jakieś błędy cały czas, no ja nie wiem, stary, włamali się mi na konto. To ty jesteś, od 6 minut jest aktywny, to ty. Od ilu? To czekaj chwilę. Ja nie mogę wejść na serwer od, nie wiem, od w ogóle. Dobra. Co? No, masz same IP, co na serwerze. Ja? Mam te same IP, ja mam zmienne IP, wiesz o tym? Ale... Wiesz o tym, że mam zmienne IP? Ale jesteś na serwerze z tym samym IP. Ale ja mam inne IP. Czekaj. Dobra, widzowie, nie mogę, czekajcie! Zrobię tak. Ja jestem w tym momencie na multikoncie i widzę, że jest rozwalony cały serwer. I właśnie dostałem... To jest spina. No, właśnie mnie waliło z serwera. No więc, stary... Nie wiem. Ja nie mam pojęcia, co ty z tym momencie zrobisz. To jest zamykany serwer, nie? No nie wiem, no ziomek cały czas pisze na czacie nowe
Nowe IP, jakiś, nie wiem, co to jest za serwer. Ups, niechcący zepsułem serwer, wyłączyłem mnie z tym niechcący. Wyłączyłeś serwer? No, niechcący. No dobrze, że wyłączyłeś, no bo... No. Bo przecież, kurde, no nie da się. Jak tu żyć? Co jest? Jak tu żyć, jak ten? Jak cały czas ktoś wbija mi na konto. Nie wiem, czy on ma kwasy do premki, czy co? Jest? Bo jest logowanie premium, to jak on się mógł wbić do mnie na premkę? Tak, bo coś się nie gra. Co? Halo? Halo? A co się stało? Nadspałem. Co? Czekaj, zajęcia 5? No nie wiem, ogarnij ten serwer, bo tu jest cały czas... Ja nie wiem, co mamy zrobić. Czekaj, połącz go po prostu. A co on wpisuje za komendy? Widzisz, co on wpisuje? Czekaj, nie widzę. No to weź obczaj szybko. Bo przecież, kurde, jeżeli on w tym momencie rozwala serwer, to nie wiem, to jest... Ja już, kurde, nie wiem, ja odchodzę chyba, nie? No to jest niesamowite, co się dzieje. Naprawdę. Żeby włamać się na serwer i mi na premkę, no to ja nie wiem, jak to... Ja nie wiem, jak on to zrobił, nie? Nie mam pojęcia, jak ty to chcesz zrobić. Tak szczerze. Co jest? Czemu cię nie wycinę z tego syndykta? Dobra, to ty jesteś, przecież wiem. Czemu ja? Kościół. Ta, you are my... Ja... Dobra, przestań. Ale czego ty nie rozumiesz? Że ja nie mogę wejść na serwer odwalony jakieś godziny. Zapisałeś to w IP, nie? Przecież dzwoniłem do ciebie po dwa razy do ciebie już dzwoniłem dzisiaj. Jeden, dwa. Dobra, weź mnie. Weź mi ten, weź mi od... A nie, bo nie ma tego. No i co, i myślisz, że to teraz będzie git? No. Nie wiem. No ja dalej nie mogę wejść na serwer. Ej, bo ja ci tylko wyciąłem no i mi wodowało dalej. Co? Co jest? Bo no i ja nie mogę dalej wejść na serwer. Dobra, się piję. Ja też nie mogę, bo coś chyba zepsułem. Czemu zepsułeś? Nie wiem, chyba bungee padło, wiesz? Jak bungee padło? No, niechcący, misklik. No co piłeś? Aha, ja się temu zbana. Boże. Ale kurde, ty mnie banujesz, czy próbujesz pomóc mi, żebym wszedł na serwer, bo już nie rozumiem, no. Debilu! Dobra, nara. Już serwer przyjęty. Co? Ja już nie wiem. Ty mi wbił na konto, powiedz mi tylko, czy spawn jest cały. Nie. Zepsuty. Zepsuty jest spawn? Tak. Twój łeb jest zepsuty. Ja nie wierzę. Nie, nie da się z tym pracować. Odchodzę z administracji. Dobra. Ten. Oj, zęczek. Wisisz mi 20 tysięcy. O co chodzi? 20 tysięcy! Ma być pod moimi drzwiami. Dobra. Jutro o godzinie 15. Dobra, elhuwa. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. No niestety, dostałem bana na własnym serwerze. No nie wiem, co mam zrobić. Także no, zostawcie łapkę w górę, że chcecie więcej pranków na Najleksie, zasubskrybujcie kanał z dzwonem. Napiszcie w komentarzu, co, nie wiem, czy super odcinek jest. Jeżeli tak, to napisz, że super. No i siema, dzięki, że byliście, kocham was, buziaki, hello.